No myślę, że stereotyp programisty trochę umiera i ja jestem takim przykładem, że programista typowy to nie jest ktoś, kto siedzi sobie w flanelowej koszuli i sobie klepie. I dla mnie w pracy jest bardzo ważny ten kontakt z ludźmi i mimo, że tutaj potrzeba wiedzy technicznej, to coraz bardziej stawia się na pracę zespołową i tutaj programistom już programiście, który będzie siedział i samemu pracował, to będzie ciężej, bo ta praca zespołowa rzeczywiście jest potrzebna. Od niedawna pracuję w firmie jako programista, że to jest dla mnie ciekawy w tym momencie kierunek, ale jestem otwarty na zmiany, bo ja tutaj już parę zmian miałem, skończyłem technikum informatyczne, poszedłem na automatykę, robotykę na Politechnice, teraz tutaj w programowanie, więc myślę, że tą ścieżkę sobie szukam, ale na razie jestem na dobrej drodze. Jestem taką osobą, która musi coś robić w życiu, żeby no dobrze się czuć. Kiedy mam za dużo wolnego czasu, to po prostu jest za dużo myślenia, czy jakby jakichś stresów, ale jak mam zaplanowany tydzień w tydzień, to jest coś fajnego. No i dlatego to udzielam się dużo społecznie, w największym stopniu w moim mieście Lubaniu, ale też w trakcie studiów udzielałem się sporo na Politechnice. W Lubaniu organizowałem wiele warsztatów dla młodzieży, dla seniorów. Dla młodzieży to były takie zajęcia kreatywne, gdzie uczyłem ich, jak korzystać na przykład z jakiegoś sprzętu fotograficznego, jak nagrywać jakieś filmy, jak się bawić jakimś światłem, żeby stworzyć jakieś scenerie. A dla seniorów tutaj prowadziłem warsztaty z cyberbezpieczeństwa, z fotografii, też takie indywidualne spotkania, gdzie mogłem pokazać na przykład, co wysłać na WhatsAppie. I to było bardzo ważne w pandemii, ponieważ seniorzy zostali tak sami ze sobą i jeżeli ktoś nie ma wnuczka, to tak naprawdę zostaję sam w domu zamknięty i trochę pomogłem otworzyć się na świat tym osobom. Studia w pandemii to był na pewno trudny okres, szczególnie na początku. Bardzo mi doskwierało brak znajomych, ciągle przebywanie przed ekranem, tutaj zupełnie przestawienie się z tej formy stacjonarnej na zdalną. No i przez te trudności teraz sobie robię przerwę w studiowaniu, ale absolutnie chcę wrócić i w styczniu skończyć z tytułem inżyniera, no bo tutaj mi zależy na tym, no ale w tym momencie mogę sobie zrobić przerwę, tutaj trochę się potknąłem teraz w trakcie i no pandemia trochę dała mi cios. Więc jak myślę Politechnika, to dla mnie takim najmocniejszym skojarzeniem są ludzie, czyli ludzie z mojego roku. Myślę, że jestem szczęściarzem, że od pierwszego roku studiów mam taką zgraną ekipę, w której przeżyliśmy 2 lata pandemii i dalej się przyjaźnimy, dalej spędzamy czas i to jest taka bardzo ważna wartość dla mnie, że naprawdę cudownych ludzi spotkałem. Studia na Politechnice bym polecał osobom, które są dociekliwe, ambitne, chcą się czegoś dowiedzieć nowego. Myślę, że to jest taka dawka wiedzy, nauki, której się nie zdobędzie nigdzie indziej. No i studia to są taki cudowny czas, że poza takim poznaniem wielu rzeczy, jeżeli chodzi o naukę, technikę, to też osobom, które chcą zrobić coś więcej. Na Politechnice jest pełno organizacji społecznych, prężnie działa samorząd, więc myślę, że osobom dociekliwym i aktywnym.